Znajdujemy się na Biskupiej Górce, gdzie spacery oprowadzają lokalni przewodnicy i przewodniczki. Biskupia Górka ma to szczęście, że nie została zniszczona w czasie II wojny światowej, a więc to, co oglądamy na kamienicach, to jest również świadectwo, kto dawniej zamieszkiwał te tereny, czyli właściwie gdańszczanie i gdańszczanki, którzy aż w ponad 90% posługiwali się językiem niemieckim. Takich napisów na Biskupiej Górce możemy zobaczyć kilka. Między innymi jeden pierwszy, zaraz widoczny u wjazdu na ulicę Biskupią, Milch Verkaufsstelle. Czyli wiemy, że właśnie w tym miejscu sprzedawano mleko. Kawałek dalej kolejny napis Perfumerie i Seifen, czyli znowu wiemy, że sprzedawano tam mydła. Warto również wspomnieć napisów, których już na przykład dzisiaj nie ma, jeszcze kiedy zaczynaliśmy oprowadzać 4 lata temu. Na kamienicy, na skrzyżowaniu ulicy Biskupiej na Stoku znajdował się napis Limoniaden, czyli wiemy, że sprzedawano tam napoje orzeźwiające. A pomiędzy kamieniczkami 11 a 13 znajdował się kiedyś budynek, który już dzisiaj nie istnieje. Tam był umieszczony napis Ora et Labora, czyli módl się i pracuj, co jest dosyć dziwne, bo zwykle on pojawia się w miejscach przy klasztorach, gdzie urzędują jacyś mnisi czy zakonnicy. Idąc ulicą na Stoku widzimy napis lekko już zamazany Bischofsquelle, czyli biskupie źródło. I jeszcze w księgach adresowych w latach 40. w tamtym miejscu znajdowała się właśnie restauracja o takiej nazwie. Nieco dalej na ulicy na Stoku mamy jeszcze taki potrójny właściwie napis Brot und Kuchen Bäckerin, Wilhelm Gręzek i na samym środku jeszcze polski napis piekarnia. Rzeczywiście chleb i inne wypieki sprzedawano tam jeszcze właśnie po wojnie. No i jeszcze chyba najbardziej może znany napis Schwarzesmer, Restaurant zum Schwarzenmeer. Na ulicy Biskupiej rzeczywiście znajdowała się również restauracja o takiej nazwie. Otóż te tereny Biskupiej Górki obfitowały zawsze w glinę, była również tutaj cegielnia, a więc kiedy tą glinę wydobywano, tworzyły się oczka wodne, które zostawały następnie właśnie zalewane wodą w kolorze czarnym, a mieszkańcy bardzo szybko właśnie podchwycili te nazwy i szczycili się z ich miejsca zamieszkania, z tego pagórka. Widać dwa morze, Morze Bałtyckie było widać całą Zatokę i właśnie Morze Czarne tutaj w dole. Zresztą pobliska ulica, która już dzisiaj niestety nie istnieje, również taką nazwę Morza Czarną nosiła. Schronisko jest najwyższym i pięknym punktem widokowym. Schronisko młodzieżowe zostało zbudowane w latach 1938-40 w rekordowym tempie, bo w niespełna półtorej roku powstał już ogromny obiekt. Ma kształt czworoboku, jest zbudowany jak zamki krzyżackie, ma cudną wieżę, z której się rozciąga przepiękny widok na cały Gdańsk i jego panoramę. Coś, co pokazuje zawsze i co jest poza wieżą dominantą samej Biskupiej Górki, jest to oczywiście rzeźba Neptuna usytuowana na samym jego rogu. Każdą wycieczkę tam oprowadzamy i pokazujemy przepięknego Neptuna na koniu. Schronisko nazywa się imieniem Paula Benecke. Paul Benecke to był kaper gdański, który nam zdobył sąd ostateczny. Jak na czas oddania jego, było to największe schronisko w Europie. W środku można było pomieścić 800 osób w całości obiektu, pod namiotami na przykład. Kuchnia była przygotowana na obsłużenie 3000 gości.